Dzień dobry, cześć i czołem. Witam Was dzisiaj w prawilnym przykucu na hiszpańskiej plaży. Prawie że w epicentrum Golden Hour. Piękny zachód słońca, szum fal w tle. Mam nadzieję, że Wam nie przeszkadza, raczej nastraja Was tak spokojnie i błogo. Bo rower, który Wam pokażę, nie jest spokojny, nie jest błogi. Pewnie dla wielu osób jest strasznie kontrowersyjny, bo dzisiaj porozmawiamy sobie o podsumowaniu wrażeń po pierwszym 1000 kilometrów na gravelowym, może tego nie widać, ale gravelowym Ridleyu Kanzo Fast. Tyle, że w wersji szosowej, bo przez ostatnie 1000 km ten rower towarzyszył mi w Hiszpanii jako szosa. Spotykamy się dzisiaj na hiszpańskiej plaży podczas zachodu słońca, który nam tutaj pięknie doświeca i myślę, że w tle słyszycie, mam nadzieję, uspokajający szum fal, a to znak, że już pierwsze kilometry, pierwsze 1000 kilometrów w Hiszpanii przekręcone. Jestem w stanie Wam o tym rowerze już coś więcej opowiedzieć. O tym rowerze w jego szosowej specyfikacji, bo to jest w tym wszystkim ważne, że powiedziałem Wam już w Polsce pierwszych kilka słów o tym rowerze w wersji gravelowej, a dzisiaj czas na pierwszych kilka słów o tym rowerze w wersji szosowej, bo właśnie w Hiszpanii, podobnie jak w zeszłym roku Superior, tak w tym roku Ridley towarzyszy mi właśnie jako rower szosowy. I dzisiaj właśnie Wam chciałem powiedzieć trochę o tej jego specyfikacji szosowej, jak ona się sprawdziła i co tutaj w ogóle wsadziliśmy. I może od tego zacznijmy, co włożyliśmy do tego roweru, żeby uzyskać coś, co można by określić z grubsza jako rower szosowy. W porównaniu do tego, co Wam pokazywałem, jeżeli chodzi o ten rower w wersji gravelowej, jest kilka zmian. Te zmiany dotyczą przede wszystkim kół oraz stopniowania napędu. Ten rower fabrycznie występuje z blatem 42 zęby, blatem zwykłym, okrągłym, do korby rotor, natomiast w moim przypadku został on zastąpiony blatem 48T, owalnym, też od rotora. Tu jest problem, o którym pisałem Wam w kilku komentarzach na Instagramie i na karcie społeczność na YouTubie, że do tej korby jest nieco problematyczne dobieranie zamienników blatów, bo z tego co wiem, to owale do tej korby robi tylko rotor w Hiszpanii i Absolute Black. Natomiast trochę mi się spieszyło, więc blaty Absolute Black były niedostępne, więc nie miałem dużego wyboru, musiałem kupić owala od rotora. W zasadzie musiałem ten blat sprowadzać z Hiszpanii i jest on średnio udany, tak bym powiedział, bo kosztuje bardzo dużo, bo między 5 a 6 stów za naprawdę zwykły, niczym nie wyróżniający się owalny blat, to jest bardzo duża cena. Cena w dużej mierze spowodowana tym systemem mocowania, który sobie tutaj rotor wymyślił, no i faktem, że nie ma zbyt dużych opcji zamienników do tego systemu. I druga wada tego blatu, która mnie denerwuje, jest to, że jest to jeden z najgłośniejszych blatów, jeżeli chodzi o skrajne przełożenia. Rok temu przez cały zeszły sezon jeździłem na Superiorze z korbą GRX-a, też 1x11, też z owalem, też 48 zębów od Garbaruka i tamten blat na skrajnych przełożeniach był nieporównywalnie cichszy od rotora. Natomiast drugą najważniejszą zmianą, jaka tutaj się pojawiła w tym rowerze, w tej specyfikacji, nazwijmy to szosowej, są koła i to jest jedna z fajniejszych rzeczy, jakie ostatnio udało mi się do roweru wsadzić i przetestować, czyli nowe koła Evanlighta. Tym razem budowaliśmy koła z naszym partnerem, czyli z marką Evanlight, w oparciu o zupełnie inne założenia, bo poprzednie koła, które miałem w swojej szosie, to były koła na stożku 50 mm, na piastach DT Swiss 350 z innym ratchetem i były to koła budowane pod kątem pancerności. Tam były koła 28 szprych przód, 28 szprych tył, koła ważące ponad 1600 gramów. Teraz zbudowaliśmy koła, gdzie priorytetem była niska masa, a przy tym wszystkim zachowanie pewnych parametrów szybkości na płaskich odcinkach. Czyli mamy nowe obręcze Evanlighta ze stożkiem 45 mm o tej takiej nieregularnej powierzchni, która ma sprawiać, że koło
Jeżeli chodzi o boczną stabilność, jest bardziej stabilne niż koło wyższe, a z drugiej strony też mamy oszczędność wagi i wszystkie plusy aerodynamiczne trochę wyższego stożka. Nie powiem, żeby to działało, albo nie jestem przekonany, czy ten patent cokolwiek daje. Fakt jest faktem, koła same w sobie są naprawdę fajnymi kołami, zwłaszcza, że zbudowano je w oparciu o piasty DT Swiss 240 z ratchetem 54. Trzeba się przyzwyczaić do tego, że ratchet jest mega głośny, natomiast koła same w sobie toczą się bardzo ładnie, są zauważalnie lżejsze od poprzednich, więc trudno się dziwić, że rower podjeżdża na tych kołach rewelacyjnie. Około 1400 gramów z małą górką, ten komplet kół, tubeless, no i założone opony IRC Formula Pro 28 mm, też na mleku. Takie opony miałem w poprzednich kołach, także to już jest mój drugi komplet tych opon, które do takich zastosowań, na takie warunki jak tutaj uznałem, że będą optymalne. Poza tym pedały Wahoo Speedplay, z którym jeżdżę od zeszłej wiosny, więc też żadna zmiana. Co więcej, myślę, że na wiosnę te pedały też zostaną w tym rowerze jako w gravelu. Ja wiem, że to jest kontrowersyjne i nieszczególne rozwiązanie, ponieważ pedały Wahoo Speedplay średnio się lubią z warunkami takimi pozaszosowymi, ale chciałbym zobaczyć, jak to się sprawdzi w przypadku takiego szybkiego gravela do jazdy raczej po szutrach niż po błocie. Zobaczymy, jak ten system się sprawdzi. Mam bloki w dwóch kompletach butów, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie sobie radziło. Dodatkowo w rowerze wróciły tarcze Shimano XTR 160-160 mm. Jest fabryczne mocowanie do zintegrowanego kokpitu Ridleya pod Wahoo. Ktoś o to pytał, jeżeli sobie konfigurujecie ten rower i macie inny licznik niż Wahoo, to oczywiście to mocowanie jest też dostępne z uchwytami pod inne liczniki, jak Garmin czy inne wiodące marki. Takim jeszcze detalem, który wieńczy ten rower, są koszyki Fidlocka. Już widzieliście je w innych filmach. Też staram się je przetestować i zobaczyć, co są warte, jak to wszystko działa. Wrażenia na ten temat możecie znaleźć oczywiście w innym filmie. Finalnie rower waży, tak jak tutaj go widzicie, czyli z koszykami Fidlocka, które wcale nie są lekkie, z pedałami Wahoo Speedplay, w zasadzie mocowaniem licznika, czyli taki gotowy prawie do jazdy rower. No nie ma tutaj licznika, nie ma bidonów, no ale powiedzmy sobie szczerze, że tego już nikt nie wlicza do finalnej wagi roweru. I w takiej wadze, w takiej specyfikacji ten rower waży 8,15 kg, czyli naprawdę bardzo dobrze. No powiedzmy sobie szczerze, to jest gravelowy frameset. Mamy tutaj ciężką korbę, na której można by jeszcze spokojnie zrzucić nieco wagi. Mamy takie elementy jak te koszyki na bidony. Jakby tutaj wrzucić koszyki na bidony, jakieś ultra lekkie karbonowe, też parę gramów dałoby się zejść. Czyli realnie ten rower bez pedałów, bez koszyka na bidony, bez mocowania na licznik waży odczuwalnie poniżej 8 kg, a to jest naprawdę bardzo dobra waga jak na rower, który bazuje na gravelowym framesecie. W wariancie gravelowym na trochę cięższych kołach wyszło mi około 8,3 kg, więc też naprawdę waga bardzo dobra. A tak jak mówiłem, dałoby się to jeszcze nieco tej wagi zrzucić. GRX sam w sobie nie jest ultra lekką grupą. Mamy z tyłu kasetę 1140, która jest połączeniem kasety XT. Te najlżejsze biegi są z XTK, natomiast dół kasety jest z Shimano Ultegra, czyli też dałoby się tutaj wsadzić jakąś kasetę, na przykład Garbaruka, lżejszą o te 100 gramów czy nawet więcej. Więc tutaj jeszcze pole do oszczędności jest. Natomiast 8,15, 8,20 za rower taki gotowy do jazdy, czyli realnie te 7,8, może nieco ponad 7,8 kg na rower bazujący na framesecie gravelowym, to wydaje mi się całkiem przyzwoity wynik. Słuchajcie, trochę wrażeń z jazdy, bo to, co ten rower ma na pokładzie, możecie zobaczyć. Natomiast jak mi się na nim jeździ, jakie pierwsze wrażenia, pierwsze przemyślenia? Na szosie. Jako gravela będziemy go jeszcze testować w Polsce w bardziej wymagających warunkach. Natomiast pierwsze wrażenia na szosie są takie, że ten rower robi to, co robił Superior, tylko robi to trochę bardziej. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ ten rower jest bardziej aerodynamiczny, bardziej przemyślany pod kątem takiego szybkiego gravela i jest po prostu rowerem też droższym, jeżeli chodzi o swoją konfigurację. Więc pewne założenia, które przetestowałem już w Superiorze, tutaj działają, tylko działają lepiej. Czyli rower lepiej podjeżdża, bo moim zdaniem jest bardziej dynamiczny, jest też lżejszy, więc na podjazdach jest rowerem zdecydowanie lepszym. Bardzo fajnie przyspiesza. Ten zintegrowany kokpit w połączeniu z fajnie przemyślaną ramą sprawia, że rower chętnie zbiera się do jakichś sprintów. Natomiast na szosie nie zjeżdża tak jak szosa. To jest moim zdaniem podstawowa wada tego roweru, jeżeli chcielibyście z niego zrobić rower szosowy. A jeżeli macie jakieś swoje doświadczenia z rowerami szosowymi i lubicie zjazdy, lubicie szybkie zjazdy na rowerach szosowych, to jednak geometria, typowa gravelowa geometria tego roweru w połączeniu z wysoką główką sprawia, że na zjazdach ten rower jest mniej stabilny niż typowa, troszeczkę bardziej agresywna szosa. I to jest wada, którą ja odczuwam najbardziej. Drugą wadą, do której też można się przyzwyczaić i to jest też taki żywy dowód na to, że warto
testując rowery, albo mówiąc o rowerach do widzów, warto co pewien czas te rowery zmieniać, bo bardzo szybko do pewnych rzeczy się przyzwyczajamy. I taką rzeczą, która na początku mnie bardzo uderzyła w tym rowerze, jest to, że ta specyficzna geometria, zwłaszcza bardzo wysoko poprowadzona górna rura, bo zobaczcie, że ten rower ma naprawdę bardzo wysoki przekrok i osoby drobniejsze, o krótszych nogach, o niższym wzroście mogą mieć z tym rowerem problem, mogą się na nim dziwnie czuć, bo naprawdę tutaj jest M-ka, a przekrok jest naprawdę bardzo wysoki. I ten przekrok czuć też podczas jazdy. Kiedy będziecie chcieli dynamicznie przyspieszyć, na stojąco, rozbujać ten rower, to na początku macie wręcz poczucie, że ocieracie udami o górną rurę ramy. Ona jest tak wysoko poprowadzona, że jeżeli oczywiście jesteście w siodełku, jeżeli jedziecie płynnie, tego nie czujecie. Natomiast jeżeli na szosie chcecie podjechać w korbach albo chcecie przyspieszyć jakiś sprint, to ocieracie nogami o górną rurę. Po czasie przestałem na to zwracać uwagę, przyzwyczaiłem się do tego, natomiast na początku to na to zwracałem uwagę i wydaje mi się, że jest to w pewien sposób wada tej ramy i wada, która wychodzi, kiedy macie porównanie z innymi rowerami, bo po czasie, tak jak mówiłem, da się do tego przyzwyczaić. Cóż, pierwsze wrażenia, jeżeli chodzi o potencjał szosowy tego roweru, już tak naprawdę za mną. Zobaczymy, jak będzie dalej. Tak jak mówiłem, pierwszy 1000 km, na razie żadnych problemów, nic nie strzela, nic nie stuka, nic nie puka. Są może pewne takie niuanse, które osoby znające rowery Ridleya znają. Na przykład moim zdaniem lakier w tym rowerze nie jest lakierem najwyższej jakości. Oczywiście ja jestem osobą, która nie dba szczególnie o rowery. Dla mnie rower jest pewnego rodzaju narzędziem pracy. Wyznaję zasadę, że pierwsza rysa boli najbardziej, więc czasami gdzieś tam rower położę, oprę, nie za bardzo się przejmując tym lakierem, ale daje się zauważyć, że na tym lakierze pojawiają się szybciej odpryski niż na kilku innych rowerach, na których ostatnio jeździłem. I to nie właśnie zarysowania, ale odpryski, czyli lekkie uderzenie o jakiś murek, o jakiś kamień powoduje odpryśnięcie lakieru do karbonu, a nie jego zarysowanie. To też jest jakiś sposób jego wada. Natomiast będziemy patrzeć, co się będzie z tym rowerem działo na dłuższą metę. Myślę, że w tym wariancie szosowym na pewno jakieś 2,5 tysiąca kilometrów na początku roku się uda przejechać, więc myślę, że takie wady szosowe, które mogą powychodzić, to powychodzą. Zobaczymy, co z tego będzie. A potem ten rower będzie jeżdżony jako typowy gravel. No taki może typowy w moim stylu, czyli taki bardziej szybki gravel na ubite szutry, nie jakieś prawie że MTB, quasi MTB, tylko jednak mimo wszystko zastosowania na ubitych nawierzchniach. I zobaczymy, jak się sprawdzi w takich warunkach. Uważam, że potencjał ma duży, bo moje pierwsze wrażenia z takich pierwszych jazd w Polsce gravelowych były takie, że ten rower jest bardzo komfortowy, bardzo dobrze sobie radzi z tłumieniem różnych wibracji. Ten zintegrowany kokpit naprawdę sobie daje radę z pochłanianiem wibracji, więc to będziemy też testować, ale na początek pierwsze wrażenia szosowe już za nami. Słuchajcie, dzięki za ten odcinek. Mam nadzieję, że też przyjęliście dzisiaj odpowiednio dużą ilość słońca i dźwięków morza i że to też wszystko było strawne i wszystko było zrozumiałe i dobrze słyszalne. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące tego roweru w tym wariancie i doświadczeń z nim na szosie, piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć, postaram się pomóc. A już wkrótce jakieś kolejne wrażenia, jeżeli chodzi o Ridleya jeszcze na szosie, coś więcej o kołach też będzie. No i wkrótce zajmiemy się tym rowerem jako prawdziwym gravelem. A jeśli słuchajcie, chodzi o koła jeszcze, to zobaczycie już w którymś z następnych odcinków, że zrobimy coś naprawdę grubego za chwilę i to tak grubego, że wiele osób o takim bardziej twardogłowym i konserwatywnym podejściu do pewnych komponentów rowerowych może naprawdę zwariować. Ale to już wkrótce w jednym z kolejnych odcinków. Na razie kończymy. Dzięki za uwagę, dzięki za ten odcinek spod słońca Kalpę. Żegnam Was i zachęcam oczywiście do zostawienia łapki w górę pod tym filmem. Trzymajcie się. Hej!